Cześć, 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 witam was wszystkich, tutaj Frodo, witajcie w kolejnym odcinku z naszej mumii. Tutaj ostatnio zakończyliśmy, tu wyszliśmy z tego grobowca, zdobyliśmy lusterko, no i zostały nam jeszcze dwa takie do zdobycia. I tutaj widzę, że właśnie mamy kolejną komnatę, więc nic innego nie pozostaje jak ruszać, aha, na kolejną wyprawę. Naboje, okej. Okay. Żeby zebrać kolejne dwa lusterka tym razem. Dobra, 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 bez przesady. Jeszcze ktoś coś? Aha. To chodź tu. Jeszcze gdzieś się przymierza, czekajcie. Dobra, może pozbędę się najpierw tych mumii. Chodź na tu. Jezu. Jeszcze coś? Ktoś? Dobra. Myślę, że chwila spokoju jest. A, tu się przejście otworzyło, ale czekajcie, chciałbym się jeszcze rozejrzeć. Po tym chyba chodzić nie można. Oczywiście, że tak, to są jakieś ruchome piaski. A, co to jest? Czekajcie. Coś się otworzyło. Jeszcze tylko chciałem coś zobaczyć. Nie, dobrze mam nastawione. A, tu chyba się otworzyło. Czekajcie. O, tu. Oczywiście, że tak. Dobra, fajne rzeczy. Zbieramy. A tu... Aha, i tu jeszcze na przykład. Nie mogę. No to chyba schodami można było też pójść. Dobra, znajdźki. O, tu. Nie ma nigdzie, żeby odpalić tą... Znaczy, w sensie... jest gdzie odpalić pochodnie, ale nie ma nigdzie, żeby właśnie użyć jej tutaj. No dobra. Na razie nie będę sobie tym zaprzątał głowy. Coś? Oczywiście, że tak, bo po co? Nic nowego, nie? Zaciąłem się dziwnie. Okej. Okej. Co my tu mamy? Tu jakieś wejście na górę. Nie wiem, gdzie tutaj skakać. To? O jest. Aha. Aha. To dobrze, że nie byliśmy, słuchajcie, w środku, bo by nas zgniotło to. Widzicie sami, o. Zgniotło by nas. Aha, tu jest dalszy ciąg. Tylko, że kurde, nie zdobyliśmy wszystkiego. Nie ma już nigdzie tutaj nic, tak? Tutaj może jeszcze coś, czekajcie. Oho. No, trzeba się rozglądać, słuchajcie, wszędzie, a... No ja tego nie robię i... O, mamy to. Wszystko... O, matko, wpadnę zaraz do tego błota. I dlatego to tak wychodzi. No ale mówię, nie skupiam się. Oj, przepraszam, aż tak na... Czekajcie, bo mam awarię. O, teraz będzie dobrze. Nie skupiam się aż tak na tych wszystkich, wiecie, znajdźkach. O nie. Znowu bieganie. Słuchajcie, znowu bieganie. Jezus. Nie lubię tego, bo nie umiem, nie?
zwyczajnie nie umiem i koniec. Dobra. Myślę, że w ostatniej chwili mi się to udało, słuchajcie. W ostatniej chwili, jeszcze mi muzyka się podgłośniła, ale zebrałem wszystko z, po drodze, co mieliśmy zebrać. Więc tyle dobrze. Te biegania to są takie, wiecie, niedopracowane. Zresztą, powiedzmy sobie szczerze, gra też nie jest, jakby, wiecie, fajnie dopracowana i tu wszystko fajnie z nią jest, absolutnie. Nie ma takiej opcji. Z samą mumią, w sensie samą z naszym głównym wrogiem, prawda? Nie wiem jak on się nazywał. Imhotep? Coś takiego chyba. Nie impotent. Imhotep? W każdym razie. No z nim nie mamy takiej styczności, on tylko nam tutaj takie pułapki śle. Ale wiecie, żeby tak z nim powalczyć, nie? Jako z bossem, no to nie. Nie ma takiej tutaj opcji. Jeszcze się gdzieś mumie pojawiły. Tu, chodź no tu. Czy tutaj coś jest? Tu jest jakaś droga. Aha, znajdźki. Widzicie? Na przykład zatnie się, jak chce biec po czymś, po jakimś nierównym terenie. To niestety, no, jest niedopracowana. Niestety. To trzeba przyznać. Aha, okej. Okay. Czekajcie, wycofam się trochę. Jeszcze. 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 Tutaj nie. Aha. No i mamy wszystko. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Że co? Że niby czemu się nie otworzyło? Ale tu się coś podniosło. Aha, że niby mogę tu wejść teraz. Aha, dobra. Tu zasypane, to tędy chodźcie, nie? Oho. Dobra. I tutaj to samo. Też musimy tędy, górą. Chyba tak. Okej. Okay. Się boję, wiecie, zejdę na dół i ciul po mnie. Dobra, weźmy sobie może teraz... O, właśnie. O, jeszcze naboje dali. Tutaj jest jakiś przycisk. Który tutaj coś otworzył. Co tu? Aha, tu są fajne rzeczy, okej. Okay. To bier. No widzicie, takie fajne sekreciki są też. Bywają tutaj, nie? Od czasu do czasu. Tu jeszcze naboje. O, Jesus. Uciekamy stąd. Jeszcze ktoś tu. Okej. Okay. Tu już widzę, że mamy przejście. Aha, okej. Okay. No to zróbmy to. Jak mamy, jak widzę, no to zróbmy, nie? Bo to, co tam przeoczę, no to trudno, ale to, co widzę, to czemu nie? I tylko to? Tak.
tu nie było z drugiej strony tego też. Ale tu jest jeszcze przycisk. O jest. Gdzie? A tu. Dobra, czego ty tutaj pilnowałeś? Serio? A, to mogłem tego nie otwierać, czyli to jest taka pułapka, albo może ślepy zaułek, o może tak. Kto to wiedział, nie? Oho. Dobra, jakieś pułapki tu widzę. Drzwi zamknięte. Tu jest, aha, tu jest do przycisku, czyli musimy zdobyć to jakoś. Co to jest w ogóle? Mhm. Gdzie szukam jakiejś krawędzi. To czemu to tak odstaje? Poczekajcie, a, to przycisk jest, okej. Okay. No. Co to mamy? Wow! To tak ma być? Chyba tak. No i... Aha! A z tego wszystkiego... O Jezu, to trzeba było szybko zrobić. Aż z tego wszystkiego strzeliłem. Czyli to było, słuchajcie, na czas. Ale udało się ładnie. Patrzcie, mamy wszystkie na razie kuleczki. W sensie różowe, jak spojrzycie. W sumie nie wiem, czy udało mi się wszystko zebrać, chociaż jeden taki level, gdzie wszystko udało mi się zebrać, nie wiem, nie pamiętam. No ale zbieramy jeszcze dwa takie. Czy można tu jakoś bezpiecznie zejść? Myślę, że tak. Okej, to trzeba odpalić. Tutaj mamy, okej. Dobra. Mamy to. Żuczek. Zbieramy co się da. Dobra, tu można zejść. To są... dobra, to są łucznicy, więc może weźmy to. Będzie szybciej, co? Dużo naboi, zbieramy. Wszędzie poukrywane po rogach jakieś, wiecie, znajdźki. Mam nadzieję, że nie będzie można tutaj nic przesuwać. A, jeszcze tu, pokaż. Widzę, że już można to przesunąć. To. Aha. Dużo naboi. Ale to bardzo dobrze. A jeszcze z tej strony widzę coś takiego. Fajne znajdźki. To ja poproszę. I co, tutaj wszystko? Aha, tu jest jeszcze. Wow. Czekajcie, bo tu jakieś pułapki. A jeszcze to bym chciał. Aha. Tutaj nie przeoczyliśmy czegoś? Nie. No dobra, no to zostaje nam tutaj droga, ale ja muszę... Może shotgunika? Okay.
Dużo znajdźków. Aha, i tutaj mamy to. A, zobaczymy, czy... Czy udałoby mi się wszystko? Nie. No widzicie, nie udało mi się wszystkiego. Gdzieś tutaj musi być jeszcze jakieś przejście ukryte. Tutaj w ogóle mogę otworzyć już te drzwi. No nie wiem, gdzie by tutaj mogło być, no ale dam sobie spokój, nie będę tutaj tak wymyślał, bo byśmy musieli znowu wszystko przejść tutaj dookoła. No w sumie pozbieraliśmy wszystkie te znajdźki, nie wiem, nie widzę tutaj gdzieś wejście na górę, może któryś z tych właśnie tutaj, tych twarz, tych faraonów tutaj będzie można otworzyć, ale nie widzę żadnego przycisku ani nic. No, można się po prostu pobawić. Wiecie, jak ktoś ma dużo czasu i chęci, to ja nie za bardzo. Nie na tą grę, nie? Nie mam już takiej potrzeby, wiecie, żeby to wszystko tutaj zbierać. Dobra, dwa przejścia? Niekoniecznie. Tu nie ma nic, okej. Weźmy sobie coś lepszego, bo to różnie może być. Niech będzie to. Aha, no właśnie. Czyli już... Cyk. Aha, tu trzeba wejść na górę, okej. Bier to, bo to różnie może być. Ja tutaj nie będę ryzykował. A, już myślałem, że się uda, słuchajcie, cały grobowiec splądrować, tak wiecie. Na maksa, na 100%. Może następny. Zobaczymy. Dobra, tu na pewno coś... No właśnie, coś wylezie. No to chodźcie. Jeszcze ktoś coś? To zbieramy wszystko na nowo. W ogóle fajnie, że mi się życia tutaj... Nie straciłem żadnego życia. Okej. To można wejść na górę. Ale nie wiem, do czego mi to by było potrzebne. Jest na tyle tych naboi, że nie ma tutaj problemu, żeby tutaj, słuchajcie, nie wiem, mnie chomikować czy coś. Czy to jest jakiś gzyms? Nie? Wygląda, jakby to był gzyms. Poczekajcie. Bo to tak trochę wygląda. Czy nie? Nie, wymyślam. Na razie idziemy. Jezu. O nie, 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 nie. Tak, to nie będziemy tutaj się bawić. Tamten co? Nie schodzisz czy jak? Zostawili nic. Bo znowu. Trzy strzały i po mumii, nie? Jakby nie patrzeć, trzeba te trzy strzały tutaj zmarnować. Na taką mumię. Chyba, że to też źle robię. Za daleko jest, nie? O, tu już jest grobowiec.
W sensie trumna, nie? Może jakby były bliżej, to wtedy nie. Wtedy zmarnowałbym... A, dobra. Zmarnowałbym tylko może z dwa strzały, nie? Czy tutaj coś jest? Tak. Dobra, mamy... Mamy wszystko. Czyli wszystko zebrałem. Ładnie. I co, to będzie wszystko? Serio? Szkoda, kurczę, że... Zobaczcie, tej jednej kropki nie udało mi się zdobyć. No dobra, ale zabieramy ten artefakt. To jest lusterko kolejne? Tak, lusterko. Dobra, no to mamy już. Jeszcze w sumie jedno takie. Oczywiście, że zapisujemy na siódmym. Ten nie może tego otworzyć. No właśnie, jeszcze jeden. Tam jeszcze jedna komnata jest, nie? Dobra. Ostatnia komnata i... Ale oczywiście no nie zrobię tutaj, słuchajcie, w tym odcinku tej komnaty. To będzie taki krótszy odcinek. No każda komnata, każdy odcinek, dlatego że no widzicie jak to jest z tym zapisywaniem. A teraz wejdę tutaj i co? Jak się okaże, że... O, tutaj jeszcze potrzebujemy jednego. Wejdę i będzie bardzo długo to trwało. Widzę, że tutaj może być coś związane z wodą. Bo jest taki symbol, nie? I jak weźmiemy to lusterko ostatnie, to powinno otworzyć nam się tutaj ta brama. Czyli to lustro powinno puścić promień tu. I wtedy to się otworzy. Ale co tutaj? Czy to jest wyjście? Czy to będzie jakaś walka właśnie z tytułową mumią? Zobaczymy. W każdym razie dziękuję Wam za dzisiaj. Króciutki odcinek. Udało się fajnie przejść. Szkoda, że... Ale dobra, no mówię, cały czas mówię o tym, że nie skupiam się na tych sekretach, ale jednak tak troszeczkę tam gdzieś w głębi żałuję, że nie udało mi się tej komnaty zdobyć tak na 100%, tam tylko jednej kropki mi pozostało. Dobra, słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za dziś i do następnego, nie? Trzymajcie się, cześć.